Barok i sarmatyzm. Barok jest to epoka w dziejach kultury. Zaczęła się wraz z obradami Soboru Trydenckiego, czyli w połowie XVI wieku, i trwała do początku wieku XVIII. Nazwa barok wzięła się od perły o nieregularnym kształcie nazywanej barokko. Barokową architekturę odróżniało od wcześniejszych stylów w sztuce, czyli od gotyku i od renesansu, przede wszystkim to, że w baroku odrzucono renesansowy ład, harmonię, położono w baroku nacisk na ruch, kontrast, dynamikę. Chciano wykorzystywać sztukę do umacniania wiary katolickiej i nawracania innowierców. W baroku stawiano na przepych, bogactwo form, łączono różne elementy, posługiwano się alegorią i personifikacją. Takim modelowym budynkiem dla baroku stał się kościół Il Gesù, który znajduje się w Rzymie. I już na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy tutaj szczególny rodzaj fasady. Fasadę, czyli ten przód budowli. Ta fasada jest taka jakby falująca. Ona nie jest płaską ścianą. To będzie właśnie cecha barokowych budowli. Tu akurat widzimy fasadę z kościoła pod wezwaniem świętego Karola u czterech źródeł w Rzymie. Popatrzmy sobie na ten kościół Il Gesù i zobaczmy, z jakich elementów się składa ta barokowa fasada. Przede wszystkim widzimy dwukondygnacyjność, chociaż ta druga kondygnacja jest tylko sugerowana. Widzimy, że pomiędzy jedną a drugą kondygnacją jest łamany gzyms. Widzimy też bardzo wyraźnie obramowane drzwi i okna. Fasadę wieńczy tympanon, czyli ta trójkątna część tutaj. Charakterystyczną cechą fasady barokowej jest voluta, czyli ten kształt tutaj taki zwężający się ku górze po obu stronach. I właśnie tutaj taki zawijas, to jest voluta. Z kolei w niższej części widzimy rzeźby w niszach, czyli rzeźby, które stoją zazwyczaj po bokach wejścia. I widzimy pilastry, czyli takie sugerowane kolumny. Te kolumny są jakby wtopione, wciśnięte w ścianę. A tak w środku wygląda wnętrze kościoła Il Gesù. Widzimy to bogactwo form, ten przepych, kolor złoty, mnóstwo ozdób. Tu jeszcze jeden przykład baroku, baldachim nad grobem świętego Piotra z bazyliki świętego Piotra i Pawła w Rzymie, w Watykanie. No i przyjrzyjmy się teraz sufitom barokowym. Tam się pojawiają plafony i sztukateria. Ciekawym przykładem baroku jest również to, co na zewnątrz bazyliki świętego Piotra w Rzymie, czyli kolumnada autorstwa Berniniego. To są te kolumny, które są ułożone tak, jakby miały symbolizować ramiona kościoła wyciągnięte w stronę wiernych. Oczywiście barok to też architektura dworska, nie tylko sakralna. Królowie zamawiali budowle w stylu barokowym. Tu mamy przykład w Wersalu Ludwika XIV oraz pałacu w Szynbrum pod Wiedniem. Barokowa rzeźba. Barokowa rzeźba charakteryzowała się tym, że jej tematem była zwykle tematyka religijna albo mitologiczna. Rzeźba przedstawiała dynamizm, chciała uchwycić ruch, była pełna patosu, gesty osób rzeźbionych były teatralne, ta rzeźba była ekspresyjna, a postacie ludzkie były przedstawione w sposób realistyczny. I tu widzimy, detale ludzkiego ciała są w rzeźbie barokowej przedstawione bardzo realistycznie. I najsłynniejszą chyba rzeźbą barokową jest ekstaza świętej Teresy Dłuta Berniniego. Warto też zapamiętać fontannę czterech rzek, która znajduje się w Rzymie. Jeszcze jest słynna fontanna z Rzymu, fontanna di Trevi. Tak wygląda to w całości. A tak wygląda sama rzeźba. Tam wrzucamy pieniążek i jak wrzucimy, to legenda głosi, że wrócimy. A bezdomni w Rzymie się cieszą, bo wyławiają oczywiście te pieniążki.
Malarstwo. Barokowe malarstwo charakteryzowało się również tematyką religijną, mitologiczną. Oprócz tego jeszcze malowano portrety i pejzaże, a także martwą naturę. W malarstwie tym stosowano światło, cień, perspektywę, bogatą kolorystykę. Przeważały kolory ciepłe, brązy, żółcie, czerwienie. Malarstwo cechowało się też dynamiką, ekspresją. Postacie wyrażają emocje często. I bardzo często malarze stosują punktowe światło, czyli jest silny kontrast pomiędzy światłem a cieniem. No i oczywiście, podobnie jak w rzeźbie, mamy tutaj realizm w przedstawianiu postaci. Pierwszy malarz ważny, Caravaggio i jego dzieła. Kolejny przedstawiciel barokowego malarstwa El Greco i jego dzieła. Rembrandt, bardzo słynny obraz Lekcji anatomii doktora Tulpa. Tu widzimy ten kontrast między obszarem oświetlonym a zacienionym. I drugi obraz Rembrandta, Nocna Straż. Również te same cechy charakterystyczne. Paul Rubens. I często można usłyszeć takie powiedzenie dzisiaj: Rubensowskie kształty. To są takie kształty kobiet dosyć pełnych. Trzy gracje. Podczas baroku dużą sławę zyskali malarze pochodzący z terenów Niderlandów. Kolejny malarz, Diego Velázquez. Bardzo często też w baroku pojawiają się amorki, aniołki. W baroku też mamy charakterystyczną muzykę. Wtedy powstała opera. Za jej twórcę uznajemy Claudio Monteverdiego. A także tworzyli tacy ludzie jak Georg Handel, który jest autorem Mesjasza. Jan Sebastian Bach, autor wielu utworów, m.in. koncertów brandenburskich. A także Antonio Vivaldi, autor czterech pór roku. W Polsce rozwijał się w tej epoce sarmatyzm. Była to ideologia szlachecka. Źródłem tej ideologii był ród Sarmaci, lud, który mieszkał nad Wołgą i przybył tutaj na te tereny wschodnioeuropejskie z Azji. Ten lud odznaczał się umiłowaniem wolności, gościnnością, dobrodusznością, męstwem i odwagą, a przynajmniej tak się wydawało polskiej szlachcie. I te cechy polska szlachta przypisywała sobie, przypisując również pochodzenie właśnie sarmackie. Czyli polska szlachta wierzyła, że pochodzi od Sarmatów i że te cechy wiążą się właśnie z tym sarmackim pochodzeniem. Tutaj widzimy portret takiego Sarmaty typowego. Żółte, złote buty to jest też taka charakterystyczna cecha stroju sarmackiego. Oprócz tych butów mamy kontusz, na głowie kołpak. Pas kontuszowy. Oczywiście nieodłącznym elementem szlachcica musi być szabla i żupan. Z kolei szlachcianka też ma na głowie kałpak, suknię i
kształciczek, czyli taką narzuconą na suknię część garderoby, która ma zapewnić wygląd smukłej figury. Jeśli chodzi o polski barok, to najsłynniejszym zabytkiem z tamtych czasów jest pałac w Wilanowie. Jest to pałac wybudowany za rządów Jana III Sobieskiego. W czasie baroku w polskiej kulturze dominował portret trumienny, czyli był to portret osoby zmarłej malowany na blaszę. Ten portret podczas pogrzebu był ułożony na trumnie, a po pogrzebie trafiał do kaplicy lub kościoła w miejscu zamieszkania zmarłego szlachcica. Oczywiście w naszej literaturze mieliśmy też dokonania. Mikołaj Sęp Szarzyński, Jan Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek są to autorzy poezji, publikatorzy. Ten ostatni jest autorem pamiętników. Oprócz tego tworzyli wówczas w naszym kraju Wespazjan Kochowski i Wacław Potocki. Poruszali oni kwestie tolerancji i konieczności reform. Moda też była na tworzenie silva rerum, co dokładnie znaczy las rzeczy. To było spisywanie na gorąco różnych myśli, które przychodziły do głowy. W literaturze bardzo powszechne były makaronizmy, czyli takie słowa z języka obcego wtrącone pomiędzy słowa polskie. Mamy tutaj przykład takiego makaronizmu.